Nie witam na konferencji prasowej. No i tradycyjnie najpierw o zabranie głosu poproszę kapitana drużyny Jastrzębskiego Węgla. Dla nas dzisiaj bardzo, bardzo trudny mecz, bardziej pod tym względem, że oczywiście Bielsko grało bardzo dobrze i gratulacje wygranej, ale walczyliśmy troszeczkę bardziej sami z sobą, szczególnie te pierwsze dwa sety w naszym wykonaniu można powiedzieć, że nawet bardzo złe, bo to co trenowaliśmy, można powiedzieć cały tydzień, to w ogóle tego nie zaprezentowaliśmy w tych pierwszych dwóch setach. Później od trzeciego seta trener zrobił jakieś zmiany i wyglądało to, można powiedzieć, troszeczkę lepiej. Do tego mojego błędu w piątym secie. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem przy takiej piłce w siatce, ale myślę, że to ta jedna piłka nie zdecydowała o tym, że przegraliśmy, ale ta nasza gra po prostu się nie układa tak, jakbyśmy chcieli, nie umiemy z tego wyjść, także musimy na tym popracować i już mamy teraz mało czasu, bo już w sobotę gramy mecz z Rzeszowem, także staramy się zrobić wszystko, jak do nas należy i poprawić naszą grę. Dziękuję za gratulacje i na pewno cieszę fakt, że w końcu jest długo wyczekiwana wygrana i na pewno z tego się cieszymy, ale z drugiej strony martwi po raz kolejny sytuacja, że gramy dwa sety bardzo dobrze i po tych dwóch setach nie wiem jak to wytłumaczyć, coś się u nas dzieje, że nie potrafimy przypieczętować wcześniej zwycięstwa, bo dzisiaj mieliśmy ku temu okazję i dobrze, że tutaj Misiek nam pomógł w tiebreaku. Oczywiście żartuje mi się, ale mogłoby być różnie. No cóż, cieszymy się, jutro już wyjeżdżamy do Bydgoszczy po kolejne punkty i zwycięstwo oczywiście jak zawsze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie trenerze Marku. Marcin, o 9:00, Marcin, według programu. W Częstochowie, nie wsiadamy. Tak. I would like firstly to congratulate Bielsko Biała. Today they played a fantastic match. I know that it was a really important match for them. And from the first point they played like that, and for this reason they deserve to win. I'm happy that that my team showed fight and character to win the third and fourth set, also with the changes that the Formula and Šežek and Hein, of course, could come and play well and change the match a little bit. And but the problem for us was the first set, where we were not ready to fight at the same level that Bielsko was, and for this reason, it was a difficult match that we could not win. My bardzo cieszymy się ze zwycięstwa, bo każde zwycięstwo i punkty dla nas to jest tlen. Czekaliśmy na to zwycięstwo, tak jak Marcin powiedział, długo, bo od czterech meczów albo nawet trochę więcej, naprawdę prezentujemy dosyć pozytywną siatkówkę. To nie są te mecze, które wcześniej graliśmy. Wcześniej graliśmy źle. Ostatnie mecze graliśmy dobrze, ale grając dobrze też nie pozwoliło zdobywać punkty lub wygrywać mecze. Dzisiaj to zrobiliśmy. Przyczepić się można do wszystkiego. My jesteśmy zadowoleni naprawdę z tego zwycięstwa, bo powiedziałem dla nas, dla naszej drużyny, która
Na razie jest sytuowana w dolnej części tabeli. Są ważne te zwycięstwa, żeby sobie zapewnić byt w plus lidze na przyszły sezon. Żeby były wymogi spełnione. Potem będziemy myśleć o tym, żeby więcej wygrać tych meczów. Natomiast no, to, co zaznaczyłem, no, przyczepić się można, bo po raz któryś nie wykorzystujemy swoich szans na skończenie meczu za 3 punkty. I wyłącznie to jest nasza wina. Trochę to jest niepokojące. Tak jakbyśmy się bali wygrywać. 1-2 piłki w końcówkach, które nawet nie są trudnymi piłkami, decydują o tym, że przegrywamy seta. Łatwa piłka uderzona w aut, druga łatwa piłka uderzona w aut. Zagrywka, która nie jest ryzykowną zagrywką, jest zagrana w aut. Także później się to płaci. Tym bardziej z taką drużyną, jaką jest Jastrzębie. Jest to dobra drużyna. Ale jeszcze raz powiem, no jesteśmy zadowoleni, bo tak jak chłopakom mówiłem, musimy się przełamać i wygrać mecz i wtedy może się otworzymy i oni przede wszystkim uwierzą w to, że można wygrywać. Co do meczu, jeszcze technicznie bym powiedział, że to tutaj trener też powiedział, że był dobry mecz i ja się zgadzam z trenerem. Naprawdę jak na naszą drużynę to był w dobrym wykonaniu ten mecz i oby tak to wyglądało lub lepiej przede wszystkim, bo trzeba dążyć do lepszych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie to wszystko zwyżkowało.